Witam Państwa, plantacja brokuła na zbiór jesienny. Jeżeli chodzi o tą odmianę, już nadaje się praktycznie do cięcia. Producent za chwilę będzie ciął, proszę ogląda. Róże są już duże. Jeszcze raz, ponieważ w zeszłym tygodniu został zaaplikowany X-Stress. Jeszcze raz w tym tygodniu pójdzie X-Stress, najprawdopodobniej jeszcze w dniu dzisiejszym, żeby te mniejsze sztuki sobie spokojnie dorastały. Róże są naprawdę dobrej jakości, duże. Nie powinno być szkodników, gdzie zobaczymy, jak to się będzie różyczkowało, wtedy będzie wiadomo, co tutaj jeszcze można zrobić. Po przecięciu można jeszcze raz zrobić, jeżeli ktoś będzie miał produkt Spintor. Jeżeli nie, zobaczymy, ile tutaj w ogóle zostanie nam do wycięcia. To zostawimy to tak jak jest. Około 10 dni po zabiegu Spintor jeszcze powinien działać, więc nie powinno być problemu. Tutaj też było Movento, więc śmietka powinna być trzymana w ryzach. Ewentualnie jeszcze zabieg preparatem Nanomi, ponieważ jest dość mokro, wilgotno i chłodno, żeby bakteriozy się za bardzo nie pałętały po plantacji. Ewentualnie nawóz z wysokim potasem typu King Life potasowy i to wszystko. King Life potasowy, proszę Państwa, razem z protektorem, żeby to ładnie przykleić, owoskować i to wszystko na ten czas, na tej plantacji.